40 lat minęło. Tak będzie za 39 lat, jak będziemy mogli odśpiewać właśnie taki kawałek. Rok czasu minął. Rok czasu, od kiedy istnieje blog smakipiwa.pl. Bartek, skąd ty się wziąłeś, człowieku? Z piwnicy. Ale jak to z piwnicy? Co ty w ogóle opowiadasz? Słuchajcie, historia, jak powstał blog. Parę lat temu kupiłem mieszkanie w pewnej okolicy Wrocławia. Któregoś dnia zszedłem do piwnicy, a tam stoi 45 szklanek z logami różnych browarów, których nie miałem pojęcia. No i tak się narodziły smaki piwa. Jakbyśmy mieli teraz tak w knajpie tutaj rozstawić puste butelki po piwie, to co, podłogę byśmy zapełnili? Ale po piwie z tego miesiąca, czy z tego tygodnia? No dobra, to nie pytam dalej. Powiedz mi, no minął rok czasu. 180 parę wpisów, z tego co pamiętam. Co będziemy działać w tym roku, czy na najbliższy rok? Mamy wielkie plany. Oj, bardzo wielkie. Mocarstwowe. O, to brzmi groźnie. W krótkich czterech punktach opowiemy wam, co się będzie działo w tym roku, jakie mamy plany. Zaczęliśmy od wielu ciekawych jakże recenzji piwa, ale nie zaczęliśmy od najważniejszego, czyli skąd się wzięło piwo i jak piwo trafia do mojego czy Grześka kufla. I nie tylko do mojego i twojego. No, ale to nas najbardziej interesuje. Dzięki uprzejmości browaru Widawa będziecie mogli zobaczyć, jak powstaje browar restauracyjny, jak się waży tam piwa, jak wygląda technologia produkcji. Oprócz tego mamy nadzieję pokazać wam, jak się robi piwa w domu. Przy udziale, myślę, naszych przemiłych piwowarów domowych, którzy pomogą nam w tym. I to będzie pierwsza część atrakcji planowanych na ten rok. No tak, oprócz tego dodatkowo jeszcze zapoczątkujemy, może taki zapoczątkujemy. Będziemy pisać jeszcze o tym, w czym podawać piwo, do czego podawać piwo, w jaki sposób podawać piwo, jakie temperatury, jakie kufle, jakie pokale, jakie jedzenie do piwa można sobie zaserwować, tak żeby oprócz tego samego złotego trunku można było coś jeszcze. Powiemy też, jak wytłumaczyć żonie, że czwarte piwo tego dnia to panel degustacyjny. A o tym nie wiedziałem, że są jakieś sposoby na to. Wszystko można zrobić, kwestia doboru odpowiednich słów. Dobra, to był drugi taki blok, który będziemy chcieli zapoczątkować na ten kolejny rok działalności. Po trzecie, spodziewajcie się zmian technicznych, nowy layout strony, nowe logo, nowy wygląd, trochę atrakcji, trochę nowego kontentu. I po czwarte, relacje z Polski. Coś, co pojawiało się, coś, co będzie się pojawiać, myślę, że w trochę większym wymiarze. Będziemy odwiedzać ciekawe miejsca, mam nadzieję spotykać się z ciekawymi ludźmi. Myślę, że to wszystko. Czekajcie nowy sezon smaków piwa w akcji.